Piątek. Tego mi jeszcze brakowało. Nie dość mam własnych nieszczęść. Jeszcze ta halszka korniłowska. I jak można tak głupio wpaść? Przyszła do mnie rozdygotana i podniecona, kiedy jeszcze siedziałam w Wannie. Od razu domyśliłam się, że ma jakieś niezwykłe zdarzenia romantyczne. I zapytałam, zerwałaś z Pawłem? Ach, cóż znowu, moja Złota, przecież wiesz, że go kocham do szaleństwa. No i nigdy, nigdy go nie zdradzałam. Ale wiesz, Latem w krynicy. No ja sama nie wiem, jak to się stało. No po prostu jakaś chwila słabości. Wiesz, że ty naprawdę jesteś prześlicznie zbudowana. To te masaże. Ja dosłownie nie mam czasu na masaż, i Karol wścieka się na mnie, że musi opłacać masażystkę, która co dzień odchodzi, nic nie robiąc. Im bardziej się starzeje, tym staje się skąpszy, ale nie o tym chciałam mówić. Więc w krynicy poznałam pewnego młodego człowieka. No wiesz, sezonowa przygoda bez znaczenia. Zresztą nie wiedziałam, kto to jest. Wiesz, prezentował się bardzo dobrze, świetnie ubrany, bardzo męski typ, typ sportowca. Znakomicie tańczył, słowem bez zarzutu. Czyż mogłam przewidzieć, że to jakiś niebieski ptak? Niebieski ptak? Okropnie. Jakiś fordanser? Nie, nawet nie to, ale co mnie to obchodzi. Wiesz, jak kocham Pawła, a ten mnie zmusza do zdrady. Jestem w straszliwym położeniu, wpadłam w jego szpony. Grozi mi, że wszystko powie mężowi i Pawłowi. No tak, to rzeczywiście nieprzyjemne, zauważyłam. A czy nie żąda od ciebie pieniędzy? Ach. — Cóż tam pieniądze? Sto razy wolałabym mu zapłacić, ale on zakochał się we mnie. Do szaleństwa! Ty nie masz pojęcia, jaki on jest drapieżny i bezwzględny. A najgorsze to to, że Paweł zaczyna mnie śledzić. Jestem w okropnym położeniu. — Wzruszyłam ramionami. — Nie rozumiem cię, moja droga. Chociażby coś naopowiadał twemu mężowi czy Pawłowi, to i tak przecież możesz się zaprzeć wszystkiego w żywe oczy. Niestety nie, westchnęła Halszka, bo popełniłam straszną nieostrożność. Ma moje listy. A gdyby ich nie miał, gdyby mi się udało wydobyć je, jakimś podstępem byłabym wolna. Ale on mnie właśnie szantażuje tymi listami. Jestem w rozpaczy. Współczuję ci serdecznie, powiedziałam szczerze, pomyślawszy o tym, że jesteśmy obie w bardzo zbliżonych sytuacjach. Moja oczywiście znacznie gorsza. Ach, gdybym mogła jej to opowiedzieć, zobaczyłaby dopiero, co to znaczy przeżywać naprawdę dramat. Podczas gdy ubierałam się, halszka zaczęła mnie prosić. Moja kochana, poradź mi co ja mam robić. To jest straszne żyć w ciągłym niepokoju wśród trzech zakochanych do nieprzytomności mężczyzn. Ja nawet nie wiem co oni we mnie takiego nadzwyczajnego widzą. Jestem taka jak każda inna, trochę tej urody. W dodatku, ten łotr mieszka na Poznańskiej, o trzy domy od Pawła. Możesz sobie wyobrazić, że drże ze strachu, by się nie spotkali. No, to rzeczywiście straszne, przyznałam. I ja na twoim miejscu chyba bym go zabiła. A czy nie próbowałaś poprosić kogoś, by się z nim rozmówił? Przecież twój brat jest oficerem. To człowiek odważny, mógłby pójść do tego szantażysty. Ach, nie, nie, nie. Nigdy w świecie nie odważyłabym się przyznać Władkowi. Czy go nie znasz? On by ze mną zerwał wszystkie stosunki. Jestem przekonana, że nigdy nie zdradził żony. To taki moralista. Daję Ci słowo, że wolałabym już przyznać się Pawłowi. Nagle wpadłam na świetny pomysł. Wiesz, co Halszko? A gdybym ja z nim pomówiła? Z Pawłem? Nie, z tamtym. Przecież to nie może być łotr bez czci i wiary. Postaram się przemówić mu do sumienia. Halszka zastanawiała się jeszcze, lecz w końcu się zgodziła. Podałam jego nazwisko, telefon i adres. Okazało się, że nazywa się Robert Tonnor. Halszka przypuszczała, że może być cudzoziemcem, ale nie była tego pewna. Zaklina mnie, bym nie zdradziła się przed nim, broń Boże, że ona jego postępowanie nazwała szantażem. Zaciąłby się wówczas, jeszcze by się na mnie zemścił. To straszny człowiek. Na miły Bóg! Bądź ostrożna! Uspokoiłam ją w tym względzie. W gruncie rzeczy byłam bardzo zadowolona z tej misji. Bóg wie, co może mnie jeszcze czekać w moich sprawach, które przecież są znacznie poważniejsze. Przyda mi się pewne doświadczenie w podobnych kwestiach. Około pierwszej miałam jechać do Gusenketli, gdzie robią mi dwie balowe sukienki. Musiałam jednak miarę odłożyć, gdyż przyszedł stryj. Stryj Albin dokazał cudów. Mianowicie miał całą długą listę wszystkich pań mieszkających w główniejszych hotelach. Tych pań, których nazwiska lub imiona zaczynają się na B. Było tego ponad 40 sztuk. Niektóre z nich już obejrzał, korzystając z uprzejmości portierów lub chłopców hotelowych, żadna z nich jednak nie wywołała podejrzeń. A czym stryj kierował się przy ocenianiu, czy nie jest to właśnie obchodząca nas kobieta? Brałem pod uwagę szereg szczegółów hipotetycznych, więc przede wszystkim wiek. Skoro Jacek zaręczył się z tobą plus minus przed pięcioma laty, na pewno już wówczas był przekonany, że dawna żona nie będzie go szukała, że porzuciła go na zawsze. By utwierdzić się w tym przekonaniu, musiał wziąć pod uwagę czas od dwóch do trzech lat. Yy, więc mamy minimum jakieś osiem lat. Zostać jego żoną mogła, mając najmniej lat osiemnaście. Osiemnaście plus osiem i mamy cyfrę dwadzieścia sześć, czyli dolną granicę jej wieku. Musimy jednak ustalić górną. Tu sprawa będzie trudniejsza. Przed ośmiu laty Jacek miał dwadzieścia Takim młodzieńcom często podobają się kobiety znacznie od nich starsze, na przykład czterdziestoletnie. Ale mamy tu jedną wskazówkę, którą musimy wziąć pod uwagę. Otóż owa dama wkrótce po ślubie porzuciła Jacka. A sama się o tym przekonasz, gdy będziesz się starzała, że starzejąca się kobieta nie tak znów łatwo i nie tak chętnie porzuca mężczyznę w ogóle, a szczególnie mężczyznę znacznie od siebie młodszego. Stryj jest aniołem. Do pewnego stopnia, przyznał. Widzisz, moja mała, aniołowie, jako duchy niebiańskie, i pozbawione ciała, a natomiast obdarzone możliwością przenikania przez ściany, absolutnie nie potrzebują pieniędzy i w swojej pracy detektywnej, jeżeli już mają się nią zajmować, nie muszą dawać napiwków ani przesiadywać w restauracjach hotelowych. Wszystko to kosztuje. Zerwałam się z miejsca, by przynieść torebkę. Lecz stryj zatrzymał mnie ruchem ręki. O, nie, moja mała, pomagam ci z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że mnie to bawi. Po drugie, dlatego, że chcę ci sprawić przyjemność. Żadnych pieniędzy od ciebie nie przyjmę. I nie wspominałbym o nich w ogóle, gdyby nie to, że w ostatnich czasach diabelnie mi karta nie idzie. Wszyscy grubsi partnerzy zamiast przychodzić na grę, wydają gotówkę gdzie indziej. Taki na przykład twój Toto. To człowiek, któremu przegranie kilkuset złotych nie robi żadnej różnicy, a między nami, mówiąc, gra jak noga. Otóż już od dwóch tygodni nie zajrzał ani razu do naszego klubiku. Stryj poprawił monokl i oglądając swoje doskonale utrzymane paznokcie, ciągnął. Mogłabyś od niechcenia zapytać Tota, czy ostatnio nie grywa. To przypomniałoby mu klub. Albo na przykład dać mu jakiś banknocik i powiedzieć, żeś to znalazła na ulicy. Jeżeli byś do tego dodała prośbę, by spróbował szczęścia z tym banknotem. Więcej Niczego bym od Ciebie nie żądał.